Witajcie kochani, nazywam się Klaudia Jachny, zapraszam Was na kolejne dekorady. Nie było mnie 3 tygodnie, co prawda, uznajmy, że się sprzęt zepsuł, ale ja już jestem naprawiona, zwarta, gotowa do nakręcenia dla Was kolejnych filmów. Chciałabym Wam serdecznie podziękować za wszystkie życzenia, które od Was zostałam świąteczne. Mam nadzieję, że Wy również spędziliście święta miło, tak równie miło, jak mi życzyliście. Ja spędziłam je bardzo miło. No i cóż, teraz jestem Wam winna kilka filmów związanych z tematyką komunijną. Obiecałam, że pokażę, jak wykonać kompozycję. Tylko tutaj muszę się wymądrzyć, nie chciałabym, ale muszę po prostu. Kompozycję ikebana. Pytaliście, wiele osób prosiło o to, żebym pokazała, jak wykonać kompozycję na ikebanie. Nie ma czegoś takiego. Ikebana to jest sztuka, japońska sztuka układania kwiatów generalnie. Na nasz rynek też się przeniosła i tutaj też mówimy na to po prostu ikebana. To jest sztuka układania kwiatów, czyli każda kompozycja, którą stworzymy, możecie ją tak nazwać. Natomiast nie układamy kwiatów na ikebanie. Wiem, że pokazało się coś takiego, jak takie plastiki. Doniczki, w które się wkłada gąbkę florystyczną, układa kwiaty i ta doniczka się jakoś tak śmiesznie właśnie nazywa ikebana, nie wiem dlaczego, o to dopiero niedawno się taki twór pojawił, ale generalnie rzecz biorąc uznajmy, że układamy po prostu sobie kompozycję ze świecą, bo co było dla Was ważne, kompozycja ze świecą. Powtórzę jak już niejednokrotnie, nie byłabym sobą, gdybym nie starała się zaproponować Wam czegoś oryginalnego, bo to, że mamy komunię własnego dziecka lub nie własnego, ale wykonujemy coś dla niego, na stół nie znaczy, że musi to być taka typowo tradycyjna kompozycja. Tradycyjna będzie w późniejszym odcinku. W tym pokażę Wam taką zgoła abstrakcję, natomiast będzie ona wdzięczna, delikatna, taka subtelna i taka właśnie typowo komunijna. Do wykonania tej kompozycji będą nam podstawowe takie rzeczy, które będą potrzebne. To jest tak, gąbka florystyczna. Oj, coś tam się już porusza, bo mam tutaj, tak jak widzicie, chciałabym powiedzieć, że cała jestem w skowronkach, natomiast cała jestem tutaj w kwiatach. Mam na swoim małym stoliku stworzoną teraz taką małą kwiaciarnię i to będę musiała przesuwać tutaj w miarę potrzeby, żeby tutaj wygospodarować miejsce na zrobienie kompozycji. Kochani, gąbka florystyczna do kwiatów mokrych, już wiecie na pewno czym się różni, w poprzednich odcinkach była mowa, kwiaty mokre, taka gąbeczka do kwiatów suchych jest inna, więc miejcie to na uwadze. Taka gąbka, tą proponuję ze względu na fakt, że możecie skorzystać z tego typu takich rynienek gotowych na przykład, które możecie sobie zakupić, głównie na giełdzie florystycznej, w innych miejscach w tej chwili już też. Taka podstaweczka z gąbką, bardzo fajna rzecz, ale jeśli nie macie na przykład, nie musicie, wtedy wystarczy właśnie sama gąbka. W takim celu pokazałam, że ona będzie tutaj jakby podstawowym produktem potrzebnym. Możecie zastosować do tej kompozycji podstawkę ceramiczną, czyli już taką idziemy w taką elegancję, natomiast ja zaproponuję coś zgoła innego, za chwilę się przekonacie, co być może, mam nadzieję, będziecie zaskoczeni. Natomiast miejcie na uwadze, że to, co wykonamy za moment, możecie również wykonać właśnie na takiej podstawce ceramicznej i to będzie również bardzo fajna opcja dekoracji i taka już, tak jak wspomniałam, elegancka. Natomiast do tego przechylam się tak trochę, być może będę znikała z pola widzenia na chwilę, żeby właśnie tutaj to miejsce mieć. Natomiast ja Wam chcę zaproponować, pamiętacie, jak wykonywaliśmy sobie strojki już różnego rodzaju i na Wielkanoc również na korze. Na Boże Narodzenie były to strojki wykonywane na korze w kolorze naturalnym, w brązach. Na Wielkanoc pokazywałam strojki wykonywane na korze, pomalowanej na kolor biały. No i idąc tym tokiem jakby myślenia i tym po prostu idąc dalej tym tokiem rozumowania, żeby to było coś właśnie takiego wiosennego w stylistyce takiej rustykalnej nieco i delikatnej, również postanowiłam zastosować teraz korę pomalowaną na biało, czyli przypominam, że jest to po prostu płat kory, który gdzieś tam znajdujemy, ten akurat mi się ułamał, być może będzie tutaj widać ślad, jest ułamany, ale skleiłam go po prostu klejem na gorąco, ten kawałek kory i pomalowałam zwykłą taką farbą, najlepsza jest farba troszeczkę się jeszcze kruszy, biała, zwykła taka matowa farba, którą na przykład emulsja może to być, którą malujemy ściany, każda farba, którą rozrabiamy sobie po prostu wodą, czyli każda farba wodna, byle nam to fajnie zakryła, tak jak widzicie zakamarków jest dosyć sporo, więc jeżeli się zdarzy, że tam ten miękki pędzel gdzieś się niekoniecznie szczególnie dostanie, to będzie tym lepszy efekt, bo będzie widoczna fakturka, nie będzie to wszystko takie jednolite.
o wnętrze tej kory nie musimy już dbać o wymalowanie jej tak bardzo skrupulatnie, ze względu na fakt, że to wnętrze będzie właśnie tutaj przykryte tą kompozycją kwiatową. Kompozycja będzie ze świecą, tak jak prosiliście. Tak jak tutaj widzicie, mam świecę w kolorze różowym, czyli będziemy wykonywać kompozycję raczej pod kątem dziewczynki. O, w tej chwili już te dekoracje takie komunijne, podobnie jak na przykład na chrzest nawet, ale głównie komunijne, troszeczkę odchodzą do lamusa. Niekoniecznie muszą to być różowe dla dziewczynek, niebieskie dla chłopców. Raczej tutaj Państwo stosują takie uniwersalne też kolory, jak na przykład biało-zielone. Powiedzmy coś, co też Wam do wnętrza Waszego domu na przykład, lub tam ewentualnie restauracji, w której macie przyjęcie, coś do wnętrza, co będzie pasowało. Natomiast ja proponuję jednak dla dziewczynki kolor różowy, dlatego że jest on niezwykle taki świeży, wiosenny, no taki po prostu fajny i dziewczęcy, no i większość dziewczynek, nie oszukujmy się, w tym wieku szaleje za kolorem różowym. W związku z tym przystępujemy do wykonania naszej dekoracji. Tak jak już wielokrotnie podkreślałam, przy wykorzystaniu kory obieramy sobie jako taki tył, dlatego, a co chcę podkreślić jeszcze, ta kompozycja będzie przeznaczona, ona będzie raczej płaska, przeznaczona na postawienie jej na stole z przodu, czyli przed dzieckiem komunijnym powinna się znaleźć taka kompozycja. Taki stół na przykład, przy którym siedzi dziecko z rodzicami, ewentualnie z dziadkami, w sytuacji, kiedy jest to na przykład ślub i wesele, nazywamy stołem prezydialnym. W takim przypadku również bym nazwała taki stół stołem prezydialnym i zaznaczam, że jeżeli macie taką możliwość, to starajcie się wyeksponować tą swoją dziecinę komunijną, czyli po prostu nie sadzajcie przed nią gości, tylko właśnie ustawcie gdzieś tam z przodu na brzegu kompozycję kwiatową. To jest z tym, że niską, żeby mieć na uwadze fakt, trzeba, że dziecko nie jest zbyt wysokie, więc żeby ta kompozycja tego dzieciątka nie zasłoniła. Natomiast później z tego typu kompozycje możecie też wykonać w taki sposób, żeby one po prostu były ułożone na poszczególnych gdzieś tam z boku stołach. Bardzo często się ustawia w kształt litery U na przykład stoły i tam wystarczy po jednej takiej, dlatego że nie będzie to kompozycja mała. Nie będzie ona też droga, bo myślę, że tutaj o to chodzi, jak Państwo pytają, jak zrobić taką kompozycję, ze względu na fakt, że jeżeli chcecie mieć wykonaną, kochani, kompozycję przy użyciu profesjonalnych wszystkich artykułów florystycznych, czyli używacie do tego wszelkiego rodzaju jakiejś plasteliny florystycznej, taśmy i tak dalej, florety i to wszystko, co powinno się tutaj tak naprawdę znaleźć, wtedy proponuję, udajcie się do kwiaciarni, chyba że macie po prostu ambicje wykonać sami ją. Natomiast jeżeli, bo to kosztowo jakby nie wyniesie Was wcale taniej. Natomiast to, co ja zaproponuję, to będzie taka minimalna kwota tutaj wydana na tą kompozycję, ale mam nadzieję, że efekt będzie taki zadowalający dla Was. Gąbkę namaczamy sobie, o czym już wiecie, to na kilka godzin wcześniej sobie wrzucamy gąbkę, nie na 10-15 minut, musi ona dobrze naciągnąć. Pod gąbkę będzie nam potrzebny podkład jakiś ceramiczny, dlatego że staramy się tutaj tej kory, staramy się po prostu nie kłaść bezpośrednio gąbki, dlatego że będzie ona nasączona wodą. Jeżeli będzie w niej woda, to automatycznie będzie ta woda nam gdzieś tam ściekała, więc tutaj potrzebujemy jakiegoś podkładu ceramicznego lub plastikowego, jeżeli taki macie, który po prostu pozwoli nam umocować na tym gąbkę i tutaj to postawić sobie po prostu. Tutaj w tą korę ja próbowałam wpasować sobie taki talerzyk, zwykły taki talerzyk po prostu, jaki macie na pewno w domu na jakiś deser. Mam też taką kwadratową podstawkę i raczej z niej skorzystam. Ja ją sobie tutaj tak będę starała się jakoś tak stabilnie, w miarę możliwości ustawić w którymś miejscu, ale miejmy na uwadze fakt, że to się wszystko będzie poruszało. To nie szkodzi, dlatego że kompozycja po prostu, ona troszeczkę gąbka będzie ciężka, nasączona wodą i ta kompozycja będzie nam się tutaj trzymała, a wiadomo, że nie przemieszczamy tego co chwileczkę z miejsca na miejsce. Gąbka, która mi się już tutaj moczyła, mam ją tutaj w misce, tej miski nie będę tutaj wyjmowała, żeby Wam udowodnić, że ona jest, ale rzeczywiście jest, kochani, bo jest przygotowana też na dalsze później te dekoracje, które Wam chcę pokazać, także mam tutaj całą michę pełną gąbki. Jak widzicie, gąbka jest i to jest gąbka już mokra, nasączona dobrze wodą. Kroję po prostu kawałek gąbki dużym nożem i w ten sposób mam już gąbkę przygotowaną w zasadzie do ułożenia kompozycji kwiatowej. Możemy ją sobie delikatnie, to mi się odrobinkę chwieje, więc na tych rogach tutaj, które przylegają do kory, na tych rogach postaram się troszeczkę klejem gorącym zadziałać, bez obawy, dlatego że ceramikę od kory całkiem spokojnie później, jeżeli też byście musieli ewentualnie ją gdzieś tam powiedzmy przymocować, całkiem śmiało później ceramikę od kory odkleicie.
i odkleicie również ten kawałek kleju gorącego od talerzyka ceramicznego i także tutaj nie stracicie absolutnie. Tak jak widzicie, klej jest na tyle gorący, że aż dymi. Coś się tutaj delikatnie przypaliło i prawdopodobnie jest to farba, którą malowałam tą korę, ale nie szkodzi. To nie będzie miało żadnego wpływu na naszą dekorację. I w zasadzie to jest wszystko, do czego nam jest tutaj potrzebny pistolet na gorąco. Tą gąbkę troszeczkę sobie zetniemy, bardziej na płasko. Nie całkiem. Tak minimalnie ją zetniemy na płasko. Miejmy na uwadze fakt, że czym większą gąbkę sobie, kochani, tutaj ułożycie, czym ona będzie dłuższa, czym będzie wyższa i tak dalej, tym będą większe problemy z tym, żeby ją zagospodarować w taki sposób, żeby gąbka nie była widoczna. Dlatego, że gąbkę musimy zasłonić, żeby kompozycja się prezentowała elegancko, choćby nie wiem, jak najbardziej ekstrawagancka była. A, no i talerzyk, tak jak widzicie, ja starałam się ten talerzyk tutaj zastosowałam ceramiczny również w kolorze białym, jak najbardziej korespondujący z tą korą. Moje ulubione słowo korespondujące, panią Ewelinkę w tym momencie bardzo serdecznie pozdrawiam, bo pani tutaj bardzo zaraziła się ode mnie tym słowem, zauważyłam. I talerzyk koresponduje tutaj z korą, w związku z tym nie ma potrzeby takiej, żeby tak skrupulatnie go opakowywać kwiatami i zielenią, ze względu na to, że nie będzie bardzo widoczny. Mamy gąbkę przyciętą, położę sobie ją odwrotnie. Tutaj mam z jednej strony troszeczkę wyższy ten brzeg, więc będzie mi łatwiej wbijać zielenię. Gąbka musi wystawać ponad naczynie, ze względu na to, że zieleninkę i kwiaty, jak będziemy wbijać, po prostu musimy mieć w co wbijać. Ja tutaj jeszcze od razu chcę Wam pokazać, jak zamocujemy świecę. Stosuję tutaj do tej, kompozycja nie będzie mała, więc stosuję do tej kompozycji świecę walcową i absolutnie żadnych tutaj szpiców do świec, niczego takiego. Po prostu normalnie sobie ją tutaj wbiję, tak wcisnę ją sobie w gąbkę i ona sobie będzie stała, będzie się trzymała. Przepraszam, że to powiem, ale na niejednym filmie być może to widzieliście. Owijanie świecy drucikiem i wbijanie samego drucika w gąbkę. Bzdura, nie utrzyma się, ze względu na fakt, że gąbka jest mokra, w tym się naprawdę trzymają kwiaty, które po prostu napęcznieją łodyżki, natomiast drucik żaden nie utrzyma nam świecy, bo jednak świeca pod ciężarem, po prostu drucik pod ciężarem jakiejkolwiek świecy nam się przewróci, wygnie, spadnie i tak dalej, więc dla bezpieczeństwa lepiej jest wbić świecę, choćby nawet była ta cienka świeca, o taka na przykład, to wbijamy to wszystko po prostu maksymalnie w gąbkę, na ile damy radę. Ok, tutaj już mamy to mniej więcej przygotowaną jakby bazę. Już teraz nie będzie tak długo. Ja do przygotowania tej kompozycji, kochani, tylko to przesuwam teraz wszystko tak jak widzicie, przygotowałam sobie bardzo minimalną ilość elementów dekoracyjnych, bo wcale nie zawsze dużo znaczy fajnie i elegancko i tak dalej, zresztą już o tym wiecie, bo powtarzam to wiele, wiele razy. Minimalna ilość kwiatów i minimalna ilość zieleninki, którą sobie tutaj zastosujemy i która ma nam zrobić fajną robotę po prostu. Ja przygotowałam tulipany, być może tutaj były kawałek już widoczne, w monitorku, zobaczcie. Ja przygotowałam sobie tulipany, te takie, nie jakieś papuzie, takie pierzaste jakby i tak dalej, tylko zwykły, klasyczny tulipan, przepiękny kolor, taki zmelanżowany od jasnego, od praktycznie od kremu, można powiedzieć, do różu, także starałam się, żeby to mi fajnie pasowało pod kolor właśnie świecy, którą zastosuję. Do tego, żeby wpasować kolorystycznie jeszcze gdzie niegdzie, mam gałęzie, zwykłe gałęzie, które malowałam farbą akrylową, tą farbką samą, którą stosowaliśmy cały czas przy wykonywaniu dekoracji wielkanocnych stroików i bożonarodzeniowych również. Także mam kilka gałązek wymalowanych na ten kolor. Tulipany przestawię sobie teraz tutaj, będzie mi wygodnie. Do tego jasna sprawa, że jest nam potrzebny sekator. No jeżeli ktoś nie ma sekatora, nożyczki po prostu. Ja, kochani, przygotowałam jeszcze tak, troszeczkę gipsówki. Gipsówka w kolorze białym, znana każdemu. Nie każdy wie, jak się nazywa, bo zauważyłam, że wiele osób gdzieś pytało o jakieś białe kuleczki. To jest po prostu gipsówka. Ona występuje drobniejsza, troszeczkę większa i tak dalej. Ja mam teraz tą fajną, drobną, taka delikatna, wdzięczna, elegancka dziewczęca. Bardzo modny w ostatnim czasie jest eukaliptus. Eukaliptus występuje w kilku wersjach. To są listki, które mają charakterystyczny kolor zielony, czyli nie są one takie trawiaste kolorze zielonym, tylko one są takie nieco jakby przymszałe, ja to tak nazywam, ta zieleń, taka jakby nieco przyszroniona, takie wrażenie jest, po prostu nie jest rzucająca się w oczy intensywna, ani intensywna ciemna, ani intensywna seledynowa, bardzo fajna zieleń. Eukaliptus ma to do siebie, eukaliptus jest w kształcie takich bardziej jakby okrągłych listków, natomiast do tej kompozycji, ponieważ ma być pociągła, proponowałabym Wam właśnie ten rodzaj tej zieleniny, który daje fajny taki efekt, wyciągniemy go sobie na boki, ewentualnie jeżeli
jeżeli nie macie takiego eukaliptusa na przykład i nie macie go skąd zdobyć, albo nie macie ochoty wydawać pieniędzy, to polecam udać się na zbiory do lasu. Ja się udałam, zobaczcie. Nie obyło się bez ofiar, krew się polała, dlatego że jak zaczęłam przycinać sobie te gałązki sekatorem, zaczęła mi się krew z palców leci, okazało się, że tnę akacje po prostu. Ale gałązki są, tak jak widzicie, dosyć fajne. Fajnie się ta zielenina prezentuje, tyle że ona wymaga bardzo dużo, taka naturalna zielenina z jakichś krzewów, powiedzmy takich dziko rosnących, wymaga bardzo dużo wody, więc trzeba będzie wtedy mieć na uwadze fakt, żeby dosyć często tutaj dolewać tej wody, skrapiać, żeby nam się to fajnie świeżo trzymało. Zastosujemy tutaj jedną i drugą formę zieleninki, zaraz spróbujemy, natomiast na początek sam zrobimy sobie taką bazę. Ja wyciągam ten eukaliptus, wybaczcie, bo tak jak widzicie, tutaj warunki no nie są stworzone do tego, żeby układać kompozycje kwiatowe, takie stricte kwiatowe już z kwiatów żywych, ze względu na fakt zwyczajnie, że wiele osób być może nie wie, ale ja po prostu nie mam kwieciarni. Ja mam firmę dekoratorską, robię dekoracje, kwiaty oczywiście wykonuję z nich różne kompozycje i tak dalej, natomiast nie mam kwieciarni. Więc jak się dorobię profesjonalnego takiego blatu wysokiego, gdzie będę stała i miała mnóstwo miejsca naokoło, wtedy to będzie wyglądało bardziej komfortowo. Wy też zapewne nie macie kwieciarni, jeżeli oglądacie mnie i chcecie skorzystać z tych porad, w związku z tym myślę, że się rozumiemy. Taką bazę, żeby sobie wykonać, jest bardzo fajnie najpierw zastosować właśnie zieleninę, sekatorek. Pamiętajcie, zawsze wszystkie rośliny przycinacie sobie, kochani, po skosie, ze względu na fakt, że wtedy roślinka ma troszeczkę, łodyżka ma większą powierzchnię do tego, żeby ciągnąć wodę z tej gąbki. Najpierw sobie, ja tutaj zazwyczaj staram się zrobić sobie taką bazę i później tą bazę będziemy wypełniali kwiatami. Kwiatów tutaj użyjemy również niewiele, ze względu na fakt, że nie chcemy, żeby ta kompozycja była przytłaczająca, ona już jest i tak duża, przez wzgląd właśnie na tą korę. Zauważcie, że tą zieleninkę troszeczkę tak będę starała się wyciągnąć na boki, żeby ona nam zrobiła takie fajne wrażenie jeszcze wydłużenia, żeby to wszystko na tym stole, tak jak wspomniałam, z przodu stołu, na tym stole tak zwanym prezydialnym, żeby to wszystko nam po prostu wyciągnęło się jak najbardziej na boki i wtedy to nam zapełni większą po prostu powierzchnię, formą dekoracyjną swoją. Na boki wypuszczamy sobie troszeczkę tej zieleniny. Jeżeli macie ochotę zrobić to na bogato, podoba się Wam ta stylistyka, która obecnie staje się, tak jak wspomniałam, modna, to wtedy dajecie sobie zdecydowanie więcej tej zieleninki, bo tutaj bazą w tego rodzaju właśnie tych kompozycjach współcześnie, to znaczy współcześnie, w sensie w tym sezonie dokładnie, tych, które stają się modne, tutaj bazą jest duża ilość zieleniny. Tutaj w grę wchodzi mniejsza ilość kwiatów. No i zobaczcie, każdą potem gałąź kolejną, którą, kochani, układamy, przycinamy na coraz krótszą. Chodzi o to, żeby one nie były wszystkie jednakowej długości, ponieważ to się nie będzie ciekawie prezentowało. Każda gałąź musi być krótsza troszeczkę od poprzedniej, żeby nam się stworzył taki jakby fajny szal, fajnie ułożony. Tak jak widzicie, no ta na przykład już jest za długa. Przycinamy sobie, a starając się oczywiście wbijać w różne miejsca gąbki, ze względu na fakt, że gąbkę musimy sobie tutaj ładnie zagospodarować tą zieleniną, żeby ją po prostu przysłonić. Nie musimy całkowicie zasłaniać kory, nie dbamy o to, żeby zasłonić kory, bo kora ma stanowić, ona ma takim po prostu być tutaj elementem również dekoracyjnym. Takie gałązki przycinamy sobie również na przykład na całkiem krótko i wtedy sobie wkładacie je w ten sposób tutaj, żeby jakby z przodu też ułożyć. No z przodu nie położymy gałęzi długości 50 czy 70 cm, tak jak do boku to możemy pociągnąć, więc z przodu musimy sobie zarówno z przodu jak i z tyłu ułożyć gałązki już takie krótsze, zdecydowanie krótsze, które nam po prostu pomogą wypełnić ten przód. Na razie staram się wbijać taką warstwę dolną, żeby zagospodarować ją, ponieważ później tutaj nam pójdą jeszcze kwiaty i musimy mieć je gdzie wbić po prostu. W takiej kompozycji pasowałoby się troszeczkę skoncentrować, odrobinę sobie przemyśleć pewne tam ewentualnie rzeczy, trochę wnieść poprawek, natomiast musimy mieć na uwadze fakt, że bardzo gąbka nasza, bardzo mocno podziurawiona, czyli jeżeli będziemy wkładać i wyjmować, nie zrobi fajnej nam roboty, to znaczy zacznie nam wypadać ta zielenina, więc jeżeli wykonacie jakąś tam na przykład próbę wykonania sobie takiej dekoracji i to Wam nie wyjdzie i gąbka będzie bardzo mocno pokuta, to jeśli mogę, to doradzam, żebyście sobie tą gąbkę wymienili, bo jest to tylko jej kawałek nieduży, więc strata finansowa dla Was niewielka, natomiast efekt taki, że nie będzie po prostu to wszystko wypadało. Zobaczcie, wypełniamy sobie to delikatnie.
Ja wiem, że teraz być może niektórym się czas dłuży. Niektórzy powiedzą, że mogłabym to przyspieszyć. Niektórzy powiedzą, że mogłabym tyle nie mówić, tylko robić. Naprawdę staram się cały czas robić. Natomiast wiele jednak pań pisze i prosi, żeby filmy nie były skracane. W związku z tym, no idąc tym już na samym początku tą deklaracją, że skracane nie będą i nie są. Więc teraz, jeśli sami tak Państwo chcieliście, więc teraz chcieliście, to siedźcie po prostu ze mną, oglądajcie i słuchajcie. Ja w międzyczasie mogę tylko powiedzieć, że na przykład bardzo, bardzo uradowała mnie informacja od jednej z pań, że panie sobie zrobiły coś w formie warsztatów, czyli zebrały się, zrobiły sobie kawkę, pewnie tam sobie upiekły albo zniosły sobie wspólnie ciasteczka, delektowały się i oglądały filmy i później sobie dzięki tym filmom moim wykonywały sobie jakieś tam dekoracje świąteczne. To są naprawdę takie informacje, które mnie bardzo cieszą. Serdecznie pozdrawiam panią Janinkę, z którą na przykład sobie dzisiaj bardzo miło rozmawiałam przez telefon. Także te długie filmy, jeśli o mnie chodzi, są dla mnie takim dużym atutem, dlatego że przynoszą mi wiele ciekawych, interesujących znajomości. Zobaczcie, mniej więcej taką bazę sobie z zieleninki zrobiliśmy. Dobra, i musimy teraz przejść. Musicie wybaczyć ten cały bałagan. Ja po prostu nie mam z tym teraz tutaj co zrobić. Teraz przechodzimy do ułożenia sobie tulipanów. Tulipany, jeśli są świeże tulipany, mają bardzo jędrną, taką twardą gałązkę. Zważajcie na to właśnie tutaj. Oj, teraz żeby nie było, mam tutaj wiaderko, do którego będę to obcinała, żeby nie było, że tak sobie to leci, tak o, i jest bałagan. Tulipany mają dosyć grubą też gałąź, ale taką jędrną, twardą. Jeżeli jest tulipan świeży, on się bardzo fajnie utrzyma w różnym kształcie, więc zauważcie, jeśli jest taki listek, który Wam ewentualnie nie odpowiada, możecie listkować, to znaczy zdejmować te listki, oczyszczać sobie tutaj potem troszeczkę to, co zostanie nam tej ziemi, żeby nie wyglądało nieestetycznie, ale tulipanki świeże można układać zarówno w taki sposób, jak i do góry na przykład, nie obawiając się, że te tulipany opadną. Ja tutaj będę starała się robić raczej taką leżącą kompozycję kwiatową. Niewiele tych tulipanków tutaj, tylko w okolicy samej świecy pójdzie delikatnie do góry, więc ja akurat nie będę tutaj raczej stosowała tych tulipanów, żeby one mi szły gdzieś tak właśnie, wyginały się o w ten sposób, chociaż wyglądałoby to ciekawie, tylko że taką kompozycję można zastosować w momencie, kiedy nie będzie ona przysłaniała. Natomiast ja tutaj naprawdę jestem bardzo mocno wyczulona na fakt zasłaniania solenizanta, zasłaniania osoby, którą w tym momencie honorujemy, że tak powiem, czyli gościem honorowym na swojej własnej komunii jest dziecko komunijne, tak zwany komunista, to mówię bardzo żartobliwie i tutaj zwracam się do pani, która mi zwróciła uwagę, że komunista się źle kojarzy. Ja to naprawdę mówię żartobliwie, nie mam zamiaru tutaj urazić niczyjego dziecka, żadnego tam państwa dziecka, wnuka, córki, syna, po prostu dziecko komunijne. To jest zazwyczaj drobina, która po prostu tutaj za tym stołem ma pełnić funkcję takiego gościa honorowego, na którego mamy zwracać uwagę, na którego mamy widzieć, który ma się ładnie nam prezentować za stołem, siedząc do zdjęć na przykład, do filmów, które teraz przecież też wykonujemy na komuniach. Wszyscy goście mają go widzieć. Dlatego tutaj naprawdę zważajmy na to, żeby to wszystko nie było zbyt wysokie. Zobaczcie, wystarczy kilka dosłownie kwiatów, żeby był fajny efekt. Możecie sobie te kwiaty układać na zasadzie symetrycznie, na przykład, czyli od najkrótszego do najdłuższego. Możecie totalnie niesymetrycznie je układać na zasadzie tak bardziej abstrakcyjnej kompozycji. Ja tutaj postaram się zrobić tak, żebyście mniej więcej... żeby ten efekt był taki wpasowany jakby w tą korę, bo miejmy na uwadze też, że ta kora nie jest kształtem, nie ma na przykład idealnej łódki. Jeżeli mamy idealny kształt na przykład ceramiki, to wtedy nas to też zobowiązuje do czegoś. Natomiast tutaj mamy taki bardziej abstrakcyjny kształt tej kory, więc to nas z kolei zobowiązuje do tego, żeby również ta kompozycja była taka troszeczkę abstrakcyjna. Tutaj już tulipanki będę teraz przecinała raczej na krótko. Na krótko będą one miały cieńsze łodyżki. I na krótko przycięte tulipanki muszą występować gdzieś tutaj z przodu, żeby były fajnie wyeksponowane, żeby było widać, że ten tulipan jest. Miejmy też na uwadze, że te tulipany, jak się tylko zrobi ciepło, one pękną. To znaczy, ładnie nam się rozwinie kwiat.
Zważajcie na to, żeby ta kompozycja, taka kompozycja czy inna, nie była zrobiona zbyt wcześnie, czyli nie robimy jej na przykład na 2 czy na 3 dni przed komunią. Raczej staramy się, powiedzmy sobie, zrobić, no wiadomo, że w dniu komunii to wy już jeśli robicie sobie sami, kochani, nie macie na to czasu, ale miejcie na uwadze fakt, żeby na przykład sobie to zrobić wieczór przed komunią i przechowywać w miarę w chłodnym miejscu i wtedy jest szansa, że to wam bardzo długo wytrzyma w takim fajnym stanie. Zobaczcie, możecie sobie wbijać tak po prostu jednego, tak, no nie wiem jak to powiedzieć, jak to określić, na krzyż możecie wbijać te tulipany. No w różny sposób, byle tylko osiągnąć taki efekt, jaki zamierzamy. Fajnie jest sobie też ustawiając ewentualnie taką kompozycję, zwizualizować to jakoś, tak poniekąd na samym początku, jakbyśmy sobie chcieli, żeby te kwiaty wyglądały, jakbyśmy je chcieli ułożyć, bo ja tutaj mam troszeczkę utrudnioną sprawę, tak jak widzicie, ja układam tą kompozycję, patrząc na nią, nawet nie widzę jej w zasadzie dobrze, z tyłu. Chcę, żebyście wy widzieli, jak to układam, natomiast ja sama niestety nie mam tutaj takiej stuprocentowej kontroli nad nią. Ale generalnie kwiatami mniej więcej wypełnione wszystko jest. Nie możemy zapominać też o tym, żeby ta dziewczynka, powiedzmy, kolor różowy dla dziewczynki, żeby ta dziewczynka tutaj przed sobą też nie miała jakiegoś ładnego kwiatka. Nie możemy o tym zapominać, więc tutaj możemy jej z tyłu również włóżmy jej kwiatuszka, żeby ten tył nie był tak po macoszemu potraktowany. Na zasadzie bardzo często jest tak niestety w kompozycjach, że kompozycja, która jest gdzieś tutaj właśnie tak z tyłem, i nie widzą jej goście, już jest potraktowana tak nieco po prostu nie do końca jest tak dopracowana, jak być powinna. Zadbajmy o to jednak. Teraz zastosujemy sobie troszeczkę gipsówki. Gipsówka nam tutaj doda takiej jeszcze delikatności i ona nam zdecydowanie wypełni. To znaczy ona, zobaczcie co tutaj zrobimy. Gipsówka nam tutaj wypełni troszeczkę na zasadzie takiego wypychacza, brzydko mówiąc, to znaczy tam, gdzie będą ewentualnie jakieś takie wolniejsze miejsca, takie puste, to właśnie włożymy gipsóweczkę i ona nam zrobi taki ładny wianek naokoło świecy. Tutaj sobie zdecydowanie zrobimy taki wianuszek naokoło świecy z gipsówki. To będzie tak delikatnie bardzo się prezentowało, a poza tym będzie też wypełniało i zasłaniało tą zieloną gąbkę. Samego przodu staramy się jak najbardziej płasko układać. Świeca oczywiście może być troszeczkę zasłonięta, byle nie było tak z kolei, że ta gipsówka na przykład pójdzie nam na wysokość całej świecy, prawda? Bo miejmy na uwadze, że ona się będzie świeca jednak paliła i pamiętajmy o tym, bardzo ważna sprawa. Wielu z Państwa się to na pewno wyda oczywiste, natomiast muszę powiedzieć, że się dość często, nawet ostatnio miałam okazję być na jednej takiej uroczystości, gdzie się gospodarze zreflektowali w zasadzie pod sam koniec imprezy, że jednak świece nie zostały zapalone. Otóż świece, proszę Państwa, zapalamy. To jest wielkie, że się tak wyrażę, takie faux pas, jeżeli mamy świece na stole, a nie są one zapalone. Nie służą one temu, żeby przestały nam do kolejnej okazji, tylko jeżeli już świece mamy, to je zapalamy. Dlatego musimy mieć na uwadze też ten fakt właśnie, żeby świeca miała miejsce, żeby się palić. W związku z tym ta zieleninka nie może sięgać do samej góry, tylko musi być świeca wyeksponowana. Już tutaj wydaje mi się, że jeszcze odrobinkę i wystarczy obłożenia tą gipsówką. Zobaczcie, całkiem fajna taka forma jakby takiego wianka delikatnego się nam tutaj zrobiła. Ja nie twierdzę, że ta kompozycja będzie, kochani, idealna ze względu na ten prosty fakt, że tak jak mówię, no nawet gdybym robiła ją z większym jakby przyłożeniem się i miała więcej czasu na to, to tak czy inaczej niekoniecznie wszystkim musiałaby się podobać. Natomiast ja tutaj zdecydowanie naprawdę tą pracę mam utrudnioną przez ten jakby pośpiech. No i druga sprawa. Nie koncentruję się cały czas tylko na kompozycji, tylko koncentruję się również na rozmowie z Wami. Puścimy sobie tutaj też kawałeczek takiej na przykład troszkę dłuższej gipsówki. Wszystko wpychamy w gąbkę. Pamiętamy, żeby wszystko wpychać w gąbkę i tulipanka możemy wyjąć troszkę do wierzchu.
Na samym początku od razu, jak zakupimy, na przykład zakupicie paczkę sobie, załóżmy, gipsówki, prawda? Bądź paczkę kwiatów, nie przycinajcie sobie od razu tak z grubej rury, bo nieraz tak niektórzy Państwo lubią przyciąć sobie, załóżmy, na jednej długości, są przekonani święcie, że taka długość akurat będzie odpowiednia, natomiast później się okazuje, że potrzebujemy kilka gałązek, na przykład takich mega długich, prawda? No i nie ma skąd ich wziąć i wtedy jest problem, dlatego przycinamy sobie to sukcesywnie, cały czas wykonując kompozycję. Więcej gipsówki już chyba nie, może jeszcze w jednym miejscu. Taka gałązka. Ja wykonując taką kompozycję czasami, muszę powiedzieć, że spędzam przy niej i z półtorej godziny bywa. Ale to ze względu na fakt, żeby ona była taka naprawdę bardzo, bardzo mocno dopracowana, kochani. Także myślę, że Wy też będziecie mieli na tyle czasu, żeby ją sobie tak solidnie dopracować. Jeszcze tutaj mi brakuje, ale to już w zasadzie widoczne jest od mojej strony, ale chciałabym, żeby było wszystko tak, jak powinno być. Gąbkę mamy całą zasłoniętą. Zieleniny eukaliptusa też mamy widocznego. Eukaliptusa jeszcze dla potrzebujących, ewentualnie dla pragnących, żeby było tej zieleniny więcej, jeszcze można dodać. Jeszcze można dodać ze 2 czy 3 tulipany, które delikatnie puścimy po tej gipsówce, dlatego że ten tulipan się troszeczkę tak niestety zatracił. W tym momencie tutaj jest mało widoczny. Więc sobie dołożymy takiego tulipanka. Być może go nawet spróbuję tak delikatnie postawić, ale tak naprawdę leciutko. O tutaj, na zasadzie tak bardziej abstrakcyjnej formy, zobaczcie. Czyli nie z dwóch stron, tylko z jednej strony postawimy sobie jednego tulipanka. Szukamy takiego wygiętego. Wydaje mi się, że jeżeli na przykład chcielibyście sobie zrobić taką kompozycję na stół prezydialny, powiedzmy taką, takiej mniej więcej gabarytów, takiej wielkości, kochani, plus na przykład tam plus minus dwie kompozycje jakieś takie w tej samej, w podobnej stylistyce, na przykład na stoły gości, to jedna paczka tulipanów powinna Wam swobodnie wystarczyć, tylko musicie ją jakoś tak fajnie sobie, powiedzmy, zagospodarować te tulipany, układając je. A mówię o tym dlatego, że wiem doskonale, że wiele osób właśnie pyta, jaki na przykład koszt takiej kompozycji, jak się tam zmieścicie cenowo i tak dalej. To są dla Was takie zasadnicze kwestie. Jeszcze jednego. Z tulipankami będzie chyba koniec, żeby nie przedobrzyć, czyli jednak tutaj swoją zasadę złamałam, czyli z jednej strony poszłam troszeczkę do góry z tymi kwiatami, ale wydaje mi się, że no tutaj jest to konieczne. Ze względu na fakt takiego efektu jest tutaj to konieczne, żeby z tej strony te tulipanki jednak szły do góry. Było kilka różowych gałązek i też planuję je tutaj jeszcze wykorzystać. Ta jest być może troszeczkę za długa. Chodzi mi o to, żeby dodać troszeczkę tego różu, dlatego że różu mamy niewiele. Różowe są tylko tulipany i świeca, co prawda, czyli podstawowe te produkty, takie dekoracyjne, ale nie mamy jakiejś olbrzymiej ilości tych kwiatów tutaj wykorzystanej. Świeca jest też dosyć blada. Miejcie na uwadze, że kupując świecę, powiedzmy, w kolorze różowym, kochani, nie kupujcie jakiejś fuksji, bo to będzie zbyt taki amarantowy róż. To są zbyt mocne kolory, to nie są kolory komunijne, a tutaj musimy pamiętać o tym, że to wszystko ma być takie delikatne. Zobaczcie, na takiej gałązce możecie na przykład oprzeć sobie ewentualnie właśnie tulipana, możecie ewentualnie eukaliptusem ją też delikatnie gdzieś tam jeszcze owinąć, ale to już taka zabawa, że tak powiem, wykończeniówka, w którą możecie się bawić już, jak będziecie mieć troszeczkę więcej czasu niż ja tutaj. Gałązki wbijamy tak adekwatnie jakby do kształtu tulipanów, czyli tutaj mamy je troszeczkę wyżej, więc tu je wbijmy wyżej i jedna gałązka wydaje mi się, że gdzieś tutaj z przodu. I na tym chyba bym zakończyła dekorację komunijną na stół tak zwany prezydialny, jak również na stoły gości. Już tutaj pozbieram cały śmietnik, także jeszcze 2 minuty cierpliwości. Nie, muszę powiedzieć, że miałam też przygotowane piórka. Piórka różowe mogą być bardzo fajną alternatywą, ewentualnie jeszcze gdzieś do zastosowania. I zobaczcie, kolor również taki bardzo subtelny wybrałam. Mogłoby się tutaj znaleźć piórko, ale wydaje mi się, że wtedy już przy wersji bez gałązek, ok? Żeby nie było tego za dużo, czyli albo piórka, albo gałązki, żeby nie wszystko na raz. Już tutaj postaram się to pozbierać. I teraz tak, nie jestem zwolenniczką absolutnie profanowania znaku hostii, o czym już wiecie z poprzednich filmów, prawda? Z poprzednich filmów komunijnych z ubiegłego roku, kochani. Teraz to wszystko zabiorę tutaj, żebyście mogli, byli w stanie jakkolwiek zobaczyć tę kompozycję w całości. Zdjęcie oczywiście się pokaże oddzielnie.
Tak, na wejściu na film pokażę się zdjęcie, żebyście widzieli, jak ona w rezultacie wygląda. Tutaj mam też latarkę, którą moglibyśmy zastosować zamiast świecy, ale to już dla takich, powiedzmy, koneserów bardziej wyszukanych rzeczy. I zobaczcie, w ten oto sposób ja ją widzę tylko z tyłu, a z tyłu jestem zadowolona, także mam nadzieję, że z przodu również wy będziecie zadowoleni. Zobaczcie, kochani, mam jeszcze przygotowany taki znaczek, bo ja akurat mam to wielkie szczęście, że mam męża, którego jak tylko o coś poproszę, to on po prostu to robi. W związku z tym też mi wykonał tutaj taki znaczek hostii. Mam taką hostię w kolorze białym i w kolorze różowym. To jest bardzo delikatna forma hostyki, taka niekiczowata, którą ewentualnie możecie sobie tu umieścić. Żeby nie była może zbyt wysoka, możemy ją sobie delikatnie przyciąć. Mówię o tym dlatego, że ja nie jestem zwolenniczką tego, o czym wspominałam i podkreślam, natomiast wiem, że wiele z Was po prostu no, uznaje jednak, uważa, że w takim momencie jak komunia, ten znaczek komunijny znaleźć się powinien. Więc jeśli chodzi o taką kompozycję, jak najbardziej tak, taki delikatny, subtelny znaczek komunijny Wam polecam. Nie stosujcie go natomiast w tych serwetkach i tak dalej, żeby nie przedobrzyć. Nie stosujcie tutaj żadnych złotych kielichów na piku, czyli na patyczku do włożenia. Nie stosujcie złotych znaczków IHS do włożenia, chyba że kompozycja kolorystycznie będzie korespondowała świetnie ze złotem, dlatego że wtedy to Wam skiczowaci cały efekt. Także kochani, mamy swoją pierwszą kompozycję ułożoną z kwiatów żywych w warunkach iście amatorskich. Mam nadzieję, że się Wam podoba, że jakiekolwiek wskazówki, których tutaj udzieliłam chyba całkiem sporo, bo film nasz, no chwilę trwał, ale to filmy są dla wytrwałych, kochani. Następnym filmiku pokażę, jak ułożyć kompozycję ze świecą już wyższą, taką troszeczkę stojącą, z wysoką świecą, czyli tak jak prosiliście, kolejna kompozycja ze świecą, również pod kątem komunijnym. Te filmy również, tutaj jedna jeszcze uwaga, te filmy również kieruję do Państwa młodych, dlatego że takie kompozycje również, gdyby znajdowały się na stołach par młodych, na przykład na weselach, również by były świetną sprawą, byłyby niezwykle oryginalne, nietuzinkowe i nieoklepane. Kwieciarnia Wam takich nie zrobi, dlatego że zrobiliście je sobie po prostu sami. Dziękuję Wam serdecznie, kochani, za uwagę. Czekam na Wasze komentarze, czekam na Wasze sugestie i zapraszam na kolejny film. Jeżeli się Wam podoba, subskrybujcie, lajkujcie i udostępniajcie, bo czasami może się to przydać Waszym znajomym. Dziękuję serdecznie za uwagę, pozdrawiam Was, pa, pa!